Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Z dużą przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witam państwa. Ciekawe, jak zaprezentują się dzisiaj goście. Co możesz o nich powiedzieć? Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony postawą tych piłkarzy. Marzenia o tytule mistrza wcale nie są mrzonkami. Grają tak, jakby chcieli mistrzostwo zapewnić sobie na kilka kolejek przed końcem rozgrywek. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia wbiegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Wyjdą na boisko 4 obrońcami i 5 pomocnikami z osamotnionym snajperem na szpicy. No, przy takim ustawieniu napastnicy drużyny przeciwnej mają bardzo mało miejsca. Muszą nieustannie szukać dobrej pozycji i twardo walczyć z obrońcami i grającą głęboko linią pomocy. Zespół traci piłkę. Gospodarze podejmują dzisiaj zespół, który nie zwykł w tym sezonie oddawać punktów na wyjeździe. Uzyskali aż 11 zwycięstw w 12 spotkaniach. Nie lubią tracić punktów na wyjazdach i z reguły ich nie tracą. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa. Tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Ależ piękne rozegranie i śliczny strzał. Brawo. Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie. Jak widzimy, piłka ląduje w siatce. Tego po prostu nie dało się zmarnować. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Proszę bardzo, państwo tylko spojrzą na reakcję trenera. Jest zachwycony tą bramką. Prowadzenie Wisły Kraków. Kokoszka. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Kokoszka. No, udało się przejąć. Jesus i Mas. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Kokoszka. Prostopadle za linię obrony. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Nic im nie wyszło z tego ataku. Dawid Kort. Dostaje wsparcie. Jest przejęcie i mają szansę. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Kokoszka. Podanie na skrzydło. Szymon Pawłowski. Strzela! Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki.
No niestety, minimalnie za wysoko i piłka poszybowała nad poprzeczką. Kokoszka. Odzyskali piłkę w środku pola. Jesus i Mas. Z tej pozycji może uderzyć. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Adam Kokoszka. Jesus i Mas. No błąd, strata. Mogą teraz skarcić rywali. Marcin Wasilewski, Dawid Kort, Jesus i Mas. Nikt teraz nie przeszkadza. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Obrońcy wracają już na swoje pozycje. Zespół traci piłkę. Dawid Kort. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Jesus i Mas. Chyba będzie wrzucał. Piłka wrzucona na dalszy słupek. Gol, bramka dla Wisły! Piękne rozegranie, które zaowocowało zdobyciem gola. Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie. Jak widzimy, piłka ląduje w siatce. Tego po prostu nie dało się zmarnować. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. 3-0. Tak. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Dawid Kort. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie, koledzy będą mu wdzięczni. Jesus i Mas. Wulnet Basza. Wspaniałe podanie, szansa! Gol, mamy bramkę, co za emocje! Fantastycznie zmieścił piłkę w samym okienku. Pięknie przymierzył. Bramkarz praktycznie nie miał szans tego obronić. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Thank you.
No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Kokoszka. Dobre, skuteczne podanie. I po odbiorze strata piłki. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Udało się sfinalizować najgorętszy w ostatnich czasach transfer. Finalnie Mats Hummels przeszedł do Paris Saint-Germain z Bayernu Monachium. To ciekawy transfer. Na razie szczegółów nie znamy. Z tej pozycji może uderzyć. Nie ma gola. Trafiają w poprzeczkę. Piłka wraca na boisko. Niebywała sytuacja. Strzał. Wszystko wskazywało na wyrównanie. Tymczasem udaremnia to obramowanie bramki. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Boguski. Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Szymon Pawłowski. Dobre podanie za plecy obrońców. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Jesus i Mas. Bogucki. Nieporozumienie i strata piłki. Wulnet Basza. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ma do kogo podać. Dobrze, do przodu. Pawłowski. Strata, co zrobi przeciwnik? Wulnet Basza. No, z tego miejsca można strzelać. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. Rafał Boguski. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Wybijają teraz do przodu. Pawłowski. Groźnie, ale zdążyli na czas. No, uderzenie z bardzo daleka, to nie mogło się udać. Sanogo. Szymon Pawłowski. Goście kompletnie zdeklasowali przeciwnika, prawda Jacku? Wydaje mi się, że nawet kibice gospodarzy nie wierzą w zmianę wyniku. Już blisko pola karnego. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry... Ale strzał! Ależ było teraz blisko, z daleka, ale spróbował. Tym razem bramkarz nie musiał interweniować. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Rafał Boguski. Dawid Kort. Wulnet Basza. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramce. Trener wprowadza świeżego gracza. Bogucki. Wspaniałe podanie! Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Adam Kokoszka. Genialne podanie.
Zdążył w ostatniej chwili. Jeszcze troszkę do końca, ale myślę, że znamy zwycięzcę. To ma trochę miejsca na strzał. Gol, bramka dla Wisły. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Za nogą. Kokoszka. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Adam Kokoszka. Zdecydował się na strzał. Dawid Kor. Rafał Boguski. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jesus Imas. Może uderzać na bramkę. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków.